Morning. Szymon Majewski. A ty coś fajnego wczoraj przeżyłeś, zobaczyłeś, nie wiem, byłeś w lesie? Nie, ale cały czas oglądam zdjęcie twojego konia. Aha, rozumiem. Wysłałam Szymonowi zdjęcie z koniem, naprawdę. Naprawdę. No. Jedno i drugie, cud uroda. To mnie tam wypisałeś, pięknej bestia. Tak. Kanał Kreskówek organizuje dziś dzień zabawy i między godziną a 13 a 17 wyłączy sygnał. Co to normalnie oznacza? Normalnie dzieciakom wyłączają sygnał. Słuchajcie. Jeden z takich kanałów, które emitują tylko kreskówki w Polsce, i to ma być po prostu stała polityka. Taki czarny ekran ma zachęcić dzieci do, uwaga, zabawy na świeżym powietrzu. No tak, ale ja rozumiem, że one chyba z automatu natychmiast wskoczą przed komputer i zaczną tam siedzieć. No to może wyłączą im też komputer. No to już wtedy na pewno sześciolatki pójdą do tej szkoły. Jeżeli w wakacje będziecie w Świeradowie Zdroju i to są góry izerskie. Pozdrawiamy Świeradzian, to tam uruchomiono detektor burzowy. Tak, co taki detektor robi? Otóż ostrzega, jak idzie burza. W nadleśnictwie Świeradów uruchomiono i trzeba wyszukiwarce tam wrzucić i będziesz mógł na przykład mieć informację, gdzie jest burza. Ale tylko w odległości 500 kilometrów, to niedużo. No tak, generalnie wiadomo, że jeżeli to będzie 500 kilometrów, to jeżeli wsiądziesz w PKP, to i tak nie uciekniesz. No nie, w PKP to, na pewno nie. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że chyba Warszawa od tej miejscowości jest mniej więcej w takiej odległości właśnie, więc powiem, że taki specjalny, tajny ekran w dla głównym biurze walc, dowodzenia, tak? W jej gabinecie i ona powinna wiedzieć, o jest burza 500 km, tak. Stąd może zdąży zamknąć trasę toruńską i tunele. Tak. Jak będą to przychodziły takie burzotikony, wiesz, że to będzie taka burza, uśmiechnięta buszka i dostajesz takiego SMS-a, masz w kieszeni komórki, tak, Jezu, co z moją nogą chyba, Jezu, gdzieś idzie burza. Patrz, taki prąd wali, wiesz, prąd wali. W sensie taki piorunek. Tak, taki piorunek. I ci w nogę ci to wali. To jest dobry pomysł. Masaż też taki troszkę...